Szanowni gospodarze, drodzy państwo, panie ministrze, ja z kolei bardzo lubię Pultusk, ale się cieszę, że ta inwestycja powstała w Lidzbarku Warmińskim, bowiem dla nas Lidzbarczan od kilku pokoleń mleczarnia, celowo używam tej nazwy, mleczarnia, to podstawowy zakład pracy, to firma, która dawała miejsce pracy, dawała chleb dla wielu rodzin, dla wielu pokoleń. Nasza mleczarnia, nasza firma przechodziła różne koleje. Oczywiście w ciągu tych kilkudziesięciu lat zmieniali się właściciele, zmieniał się profil produkcji. Raz było lepiej, raz gorzej, ale zawsze wraz ze wzrostem firmy wzrastała również zamożność mieszkańców tego zacnego grodu. Przełom wieków był bardzo trudny. Rok 2000-2001, kiedy szykowaliśmy się do wejścia do Unii Europejskiej, kiedy trzeba było spełniać różnego rodzaju nowe normy. Dla mleczarstwa był to trudny czas, również trudny czas dla ówczesnej firmy, dla ówczesnej mleczarni. Zatem, kiedy pojawili się w 2001 roku w moim gabinecie starosty Lidzbarskiego dwaj dżentelmeni z Pultuska, jak przedstawili się jako nowi właściciele tej firmy, to wielu Lidzbarczan zastanawiało się, czy to są likwidatorzy, czy inwestorzy. Panowie przekonali najpierw mnie, a potem wspólnie przekonywaliśmy i pracowników, i dostawców mleka, że przyszli tutaj po to, żeby inwestować, przyszli po to, żeby rozwijać tę firmę. Nasze realia przerosły nasze oczekiwania. Kiedy parę lat temu otwieraliśmy największą z tej części Europy serownię, wydawało się, że już nic więcej tutaj nie można wymyślić. Dzisiaj wspaniała firma, nowe perspektywy rozwoju. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję, szanowni państwo, w imieniu społeczności ziemi lidzbarskiej za tą determinację, za uczciwość, za to, że dajecie nam nowe miejsca pracy. Ja w tym 2001 roku nie wierzyłem, że Lidzbark pozyskuje tak, nie marzyłem o tym, że tak poważnych inwestorów i nie wiedziałem, że prywatnie zyskuje również wypróbowanych przyjaciół. Chcę wam, panowie, drogi Andrzeju i drogi Jurku, również pogratulować pana prezesa, który tutaj w Lidzbarku wykonał tytaniczną pracę. Panie Przemku, niskie ukłony, bowiem widziałem, jak pan to ogarniał. To młody człowiek, ale absolutnie nietypowy menadżer. U niego, kiedy zachodziłem do biura, to gumofilce, kufajka, a ten gabinet wcale nie wyglądał na gabinet prezesa firmy, która zatrudnia prawie 700 osób. Dopiął swego, dzisiaj możemy się cieszyć z produkcji, możemy się cieszyć z nowego obiektu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję. Życzę dalszego rozwoju.